Skoro poznaliście naszą wyspę, już nigdy jej nie opuścicie. Wszystkie wasze życzenia po wsze czasy będą dla nas rozkazem. Czego sobie życzysz, piękny wojowniku? Jeść! Jeść? Dziwisz się, jestem głodny. Pobiegałem na świeżym powietrzu i mam apetyt. Jesteś na wyspie rozkoszy i ze wszystkich dostępnych przyjemności możesz wybrać, co chcesz, a ty wybrałeś jedzenie? No pewnie. Jedzenie to prawdziwa rozkosz. A przecież jesteśmy na wyspie rozkoszy, co nie? Dobrze. Mamy nektar i ambrozję. Nektar i ambrozja? O nie, żadnych takich świństw. Chcę dzika. Uwielbiam dziczyznę, jest pyszna. Nektar i ambrozja to świństwo? Przecież to jest pokarm bogów. A wy jesteście bogami, tak czy nie? Może i jesteśmy bogami, ale jadamy dziczyznę. Ale niestety na naszej wyspie nie ma dzików. Nie ma dzików? I chcecie, żebym pozostał tu na zawsze? Co to, to nie! Słuchaj, grubasie, myślisz, że będę dla ciebie gotowała? I zmywała naczynia? I sprzątała? I przynosiła kapcie? Jazda, wynoś się! Jasne, że sobie pójdę na tę tatesa. Nie ma dzików. A one nazywają to wyspą rozkoszy. Ło, ło! Chodź, Asterixie, to tylko jakaś tania garkuchnia. Pozwól mu odejść. Pokażemy ci przyjemności naprawdę godne Olimpu, piękny wojowniku. Asterixie!